Jesteśmy w schronisku w Korabiewicach, miejscu o wyjątkowej historii. Przejęliśmy schronisko w 2012 roku. W schronisku jest obecnie około 300 zwierząt. Głównie są to psy, ale mamy również konie, lisy, koty, świnie, krowy, więc zwierzęta wszystkich gatunków. Działalność NexMobile zakłada tworzenie niestandardowych sieci wirtualnych. Partnerzy, którzy do nas przychodzą, mają często przeróżne profile działalności, często niezwiązane z telekomunikacją. Pomysł stworzenia pierwszej w Polsce i w Europie sieci charytatywnej narodził się w sposób bardzo naturalny. Szukaliśmy organizacji, która mogłaby czerpać korzyści z posiadania własnej sieci komórkowej. Chodzi o pomaganie bez dodatkowego wysiłku. Każda osoba, która przyniesie swój numer do Viva Mobile, będzie nieświadomie, codziennie pomagać nam ratować zwierzęta, pomagać nam w edukacji, pomagać nam we wzmacnianiu ochrony zwierząt w Polsce. Każdy z dużą łatwością może przejść do Viva Mobile. Wystarczy zalogować się na stronę www.vivamobile.pl.